Fabryka sztuk. Miejsce z duszą. Przestrzeń dla Ciebie. Tradycja w nowoczesnej formie. Wystawy, edukacja, inscenizacje. Jesteśmy z Wami już od 10 lat. Zapraszamy. Ulica 30 stycznia 4 oraz Podmurna 12 i 15. Już od 10 lat Fabryka Sztuk prowadzi szereg działań związanych ze sferą kultury w przestrzeni naszego miasta. Na 22 lutego pracownicy jednostki przygotowali szereg niespodzianek dla mieszkańców, którzy chcieli świętować z jednostką jej urodziny. Z tej okazji przez cały dzień pod Trzewie jeździł samochód ze specjalnym dżinglem informującym o urodzinach. Z kolei pracownicy Fabryki Sztuk malowali na słupach ogłoszeniowych specjalne graffiti z logiem jubileuszu. Była też akcja Grasz pomarańczowe. Na wszystkich, którzy odwiedzili placówkę i mieli ze sobą coś pomarańczowego, czekały niespodzianki. A z jakich działań w ciągu ostatnich 10 lat placówka była najbardziej dumna? I króweczki też, a króweczek kilka. Tak, to ja to... Dlatego. I czarną, i pomarańczową. Najbardziej chyba jestem dumna z tego, że Fabryka Sztuk jakby wrosła, tak, i znalazła się na mapie kulturalnej nie tylko Tczewa, ale też Pomorza. Mamy gości, turystów z całego świata. Cieszę się, że ta statystyka, bo wiadomo, że jest taki efekt nowości, że w pierwszym roku bardzo dużo ludzi przychodzi zobaczyć, co jest. My jesteśmy 10 lat i z roku na rok nie spada, a wręcz w ubiegłym roku nawet zwiększyła się liczba odwiedzających. Z tego jesteśmy najbardziej dumni, bo to, co robimy, robimy dla naszych odbiorców. A czego życzyć 10-latce w dniu jej urodzin? Oj, 10-latce przede wszystkim odwiedzających, aby pamiętali o nas, przychodzili, korzystali z naszych propozycji. No i to... Co od 10 lat praktycznie jest naszą bolączką, brak magazynu. Magazyn mamy jeden, który ma 30 metrów kwadratowych, a eksponatów prawie 5 tysięcy. Poza tym wystawy, które się często zmieniają, historyczne przede wszystkim, no też wymagają magazynu, aby przechować plansze, manekiny i to jest nasz największy problem. Króciutko, jakie największe wyzwanie przed Panią jako dyrektor teraz na ten rozpoczęty niedawno rok? Mamy... Bardzo dużo wystaw i oczywiście też w przestrzeni miejskiej. Rozpoczęliśmy w ubiegłym roku cykl kościołów tczewskich. W ubiegłym roku była to parafia Świętego Krzyża. W tym roku kościół Świętego Józefa. Już dzisiaj zapraszam, 19 marca o godzinie 13:30 przed dworcem PKP. Mamy też wystawę historyczną Amor Patriae Nostra Lex. Zawołanie Huzarii. Miłość ojczyzny naszym prawem. Kolejna wystawa historyczna. I tak naprawdę pomysłów mamy bardzo dużo, natomiast ograniczeni jesteśmy miejscem, bo są tylko tak naprawdę 3 sale, na Podmurnej 15, Trójdzielna i Konferencyjna. Niemniej jednak bardzo dużo, co miesiąc praktycznie są wystawy czasowe, no i Noc Muzeów. W tym roku będzie zupełnie inna Noc Muzeów niż te poprzednie, mianowicie naukowa. Nie będzie sceny, nie będzie muzyki, natomiast będą eksperymenty z chemii, fizyki, matematyki, będzie kuchnia molekularna, będą też warsztaty z robotyki i wystawa eksploracyjna, na którą już dzisiaj zapraszam, 20 maja, godzina 19. Dziękujemy. Jak powstała fabryka? Stary pofabryczny obiekt, w którym działało Muzeum Wisły, został przebudowany i gruntownie zmodernizowany dzięki pozyskanej przez Urząd Miejski w Tczewie unijnej dotacji. 22 lutego minęło dokładnie 10 lat, odkąd Fabryka Sztuk otworzyła dla mieszkańców swoje podwoje. Od tej pory placówka zorganizowała 329 wystaw, na których zaprezentowało się 423 artystów z kraju i zagranicy. Działalność edukacyjna to przeprowadzonych 6600 zajęć edukacyjnych. W sumie przez placówkę przewinęło się w ciągu dekady blisko 500 000 osób.